Bardzo proszę, formujemy procesję eucharystyczną. Kto jest chętny do figurek, do baldachimu, tam są chorągwie wystawione. Bardzo proszę, już na pole ustawiamy się, żeby można było zacząć procesję, a wcześniej sobie przygotować wszystko. W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga. Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemi opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu pójdźmy w uroczystej procesji za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki, alleluja.
tak wielkim sakramentem. Niebo i ziemia się cieszą, alleluja. Ze zmartwychwstaniach Twego Chryste, alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udzielaj mu oficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi przez Chrystusa Pana naszego. Drugiej mszy niedzieli zmartwychwstania dziękujemy Bogu za nowe owoce, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela. Razem z całym Kościołem śpiewajmy hymn uwielbienia. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co działał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się na całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha, tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu złości,
i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce baranek bez skazy, pojednał nas Ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju chodziwy, choć poległ wóz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich, ich odzież i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, że zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy o Królu Zwycięzco bądź nam miłościwy. Alleluja, 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 alleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu. Dzisiaj radość wypełnia nasze serca. Nawet dzwony biją dłużej, głośniej i weselej. Z uśmiechem na twarzy składamy sobie od rana wzajemne życzenia wesołych świąt. Jest wspólne uroczyste śniadanie, a później także obiad świąteczny. Dookoła słyszymy znane chyba na całym świecie słowa Alleluja, Alleluja. Co to wszystko znaczy? Dlaczego tak się dzieje? Chrystus Pan zmartwychwstał i żyje na wieki. Oto tajemnica naszej wiary. Oto nasza nadzieja, nas, Jego uczniów. Jezus zmartwychwstał i gwarantuje tym samym, że my również powstaniemy z martwych po przeminięciu tego. Pomyślmy teraz przez chwilę o głębi tego wydarzenia. Bo czytanym w fragmencie Dziejów Apostolskich Piotr w domu centuriona w Cezarei mówi krótko: znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. W naszej wierze ważne jest, abyśmy umieli ją sobie krótko przedstawić. Piotr czyni to właśnie w tak niezwykle prosty sposób. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu? Co to znaczy? Po pierwsze, to znaczy, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Po drugie, dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Po trzecie, kiedy go zabili, Bóg wskrzesił go trzeciego dnia. I po czwarte, ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Piotr stwierdza, że Chrystus ukazał się po zmartwychwstaniu nie publicznie, ale tylko wybranym świadkom. I trzeba w tym miejscu zauważyć szczególnie ważną prawdę. Wiadomo bowiem, że największym cudem Jezusa nie jest wskrzeszenie Łazarza, uzdrowienie paralityka czy rozmnożenie chleba, ale jest Jego zmartwychwstanie. To jest największy znak i najwspanialszy Jego cud. A Jezus nie dokonuje go w taki sposób, aby wszyscy widzieli i podziwiali. On nawet ten najpotężniejszy gest swojej wszechmocy czyni w ukryciu, w pokorze, w skrytości. To właśnie stanowi Jezusowy styl głoszenia prawdy i dobra. Zechciejmy i my uczyć się tej postawy od Niego. Czyńmy bardzo wiele dobra, ale tak, by wiedziała, nie wiedziała nawet nasza lewica, co czyni prawica. Ewangelia według świętego Jana opowiada o grobie Jezusa. Najpierw zauważa go Maria Magdalena, która donosi o tym Piotrowi i Janowi. Potem oni obydwaj przybywają do pustego grobu i Piotr jako pierwszy wchodzi do wnętrza. Ważna jest tutaj wypowiedź, że święty Jan ujrzał i uwierzył. Zobaczył pusty grób i uwierzył, że Jezus zmartwychwstał. Trzeba, abyśmy i my umieli dostrzec fakt, takie wydarzenie, rzeczywistość, oraz zbudzili sobie wiarę, że Bóg istnieje, działa i zbawia również i dziś. Czym jest dla nas pusty grób? Grób symbolizuje to wszystko, czego człowiek się boi i przed czym ucieka. Lęk z kolei generuje w człowieku postawę nieufności i egocentryzmu.
Jezus wszedł do grobu, aby tam głosić Ewangelię. Wstąpił do piekieł, aby nas przeprowadzić do Boga. Poszedł tam ogłosić zbawienie umarłym w zamkniętym więzieniu. W centrum Ewangelii jest fakt, że Jezus jest w mojej otchłani lęku, w mojej nicości. Tam właśnie spotykam Jezusa, w oczach którego jestem tak ważny i pełen szacunku, że oddaje za mnie swoje życie. Bóg jest człowiekiem wszędzie, nawet w ostatecznym nieszczęściu. I jest po to, aby mnie wyprowadzić. Bez zmartwychwstania Jezusa bowiem losem człowieka jest grób, z całym tragizmem tego symbolu. Warto przypomnieć sobie ostatnie słowa Ewangelii, które mówią o Piśmie Świętym. Ono bowiem jest to, jak napisał święty Jan, zapowiada ono wcześniej, że Mesjasz powstanie z martwych. Dotykamy tutaj drugiej strony świadectwa o Panu i Jego zmartwychwstaniu. Z jednej strony apostołowie i ich świadectwo, a więc tradycja Kościoła oraz Biblia. Słowo Boga zapisane dla naszego zbawienia. Więc tradycja i Pismo Święte w swoim najściślejszym centrum głoszą Jezusa zmartwychwstałego. Na parę chwil wniknijmy jeszcze w przesłanie listu do Kolosan, którym święty Paweł zachęca wiernych, aby szukali tego, co w górze, nie zaś tego, co na ziemi. Nie szukajmy zatem pustego grobu, nie tego, co został tutaj na ziemi. Owszem, tam w Jerozolimie naprawdę grób Jezusa jest pusty i każdy może do niego wejść i to stwierdzić. Ale szukajmy w swoim życiu tego, który jest w górze, w niebie. Szukajmy Chrystusa. Skoncentrujmy naszą uwagę, nasze serca na tych sprawach, które przewyższają doczesną rzeczywistość, dążąc do tego, co w górze. Ukryjmy nasze serca w Bogu i niech On będzie naszą chwałą i szczęściem. Za chwilę z wiarą przyjmiemy zmartwychwstałego Pana do naszych serc w Komunii Świętej. Prośmy słowami modlitwy po komunii, aby Chrystus otaczał nas swoją nieustanną opieką i doprowadził do chwały zmartwychwstania. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który daje swoim dzieciom nowe życie w Chrystusie, zanieśmy nasze prośby. Polecamy Kościół, aby zawsze niósł światło orędzie Boże o zwycięstwie życia nad śmiercią, miłości miłosiernej nad grzechem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Polecamy rządzących państwami, aby swoimi decyzjami przyczyniali się do triumfu życia nad wrogiem śmierci. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Polecamy wszystkich tych, którzy zostali wczoraj ochrzczeni i przyjęci do wspólnoty Kościoła, aby żyli jako dzieci światłości. Ciebie prosimy. Polecamy tych, którzy zaparli się Jezusa i Jego Kościoła, aby światłość płynąca od zwycięzcy śmierci rozpromieniła mrok ich życia i pociągnęła do prawdy Bożej. Ciebie prosimy. Polecamy naszych zmarłych, którzy uwierzyli w Jezusa Zmartwychwstałego, aby mieli udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią. Ciebie prosimy. Polecamy naszą wspólnotę, abyśmy świadomi godności dzieci Bożych byli wierni obietnicom chrzcielnym. Ciebie prosimy. Boże, który wskrzesiłeś z martwych swojego Syna i dałeś nam udział w Jego zwycięstwie, wysłuchaj próśb, które my, Twoje dzieci, zanosimy do Ciebie w ten dzień wielki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości, składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,
abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę. Gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko, oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Chrystus zachwycał. Chrystus odrócił. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi,
a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Chrystus zmartwychwstań jest nam na przykład dany. Na drodze wyły, tak sobie mówi. Nam Maryja, nad grobem stały. Jezusa szukacie, tu go nie znajdziecie.
zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej. Przez Twe święte zmartwychwstanie, czycie już łzy płaczący, żale serca wyzucie.
wszechmocny, nad zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Ustąpcie od nas smutki i troskwale.
Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Się. Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. W intencji Ojczyzny Kościoła, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce.
Ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Tyś szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stroń do piekła. Ogłoszenia parafialne, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj Zmartwychwstanie Pańskie, msze święte będą o godzinie 10:30 i 15:00. Do niedzieli Miłosierdzia Bożego trwa okres, oktawa wielkanocna. Jutro poniedziałek wielkanocny, msze święte o godzinie 8:30, 10:30 i 15:00, składka na KUL i Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. We wtorek wielkanocny nowenna do Matki Bożej Niegłowickiej. Czwartek wielkanocny, wspólnota intronizacji zaprasza na adorację od godziny 17:00. Ze względu na oktawę wielkanocną w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przyszłą niedzielę, niedziela Miłosierdzia Bożego, po każdej mszy świętej odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, składka na Caritas diecezji rzeszowskiej, święto patronalne Caritas. Przynieśmy skarbonki wielkopostne i złóżmy tutaj przed ambonką. U naszych sąsiadów jest odpust parafii Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie misji świętych. Dziękuję paniom Katarzynie i Agnieszce, panu Danielowi za pomoc w przygotowaniu ciemnicy i grobu pańskiego oraz wystroju kościoła. Dziękuję liturgicznej służbie ołtarza, panom organistom Rafałowi i Łukaszowi za oprawę muzyczną, pani Dorocie i Antosi za żywy udział w liturgii słowa, czytania i śpiew, pani Krystynie za przygotowanie obrusów. Dziękuję druhom i druhnom OSP Jasłoniej Głowice za liturgiczną asystę podczas Tryduum Paschalnego, za honorową straż przy grobie pańskim i udział w procesji rezurekcyjnej. Dziękuję panu Krzysztofowi Sołtysowi za obsługę strony internetowej naszej parafii. Dziękuję różom różańcowym, dzieciom i młodzieży, kołu misyjnemu, kandydatom do bierzmowania z klasy 8 i 7, zespołowi Caritas parafialnemu, duchowej adopcji dziecka poczętego, wspólnocie intronizacyjnej, apostolatowi Margaretka, wszystkim parafianom i gościom za piękny i pobożny udział w modlitwach i czuwaniu podczas Tryduum Paschalnego. Niech Bóg wam wynagrodzi, Bóg zapłać. Dziękuję za życzenia, które spłynęły na adres parafii z różnych instytucji kościelnych i świeckich. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać. Zespół Caritas Parafialne dziękuję za ofiary, za chlebki miłosierdzia. Bóg zapłać. Dziękuję paniom za sprzątanie kościoła w mijającym tygodniu i ofiarę 110 zł. Bóg zapłać. Na ten tydzień sprzątanie powierzamy mieszkańcom Niegłowic z numeru domu 28, 29, 33. To jest paniom Paulinie Kowalskiej, Justynie Żońca, Romanie Myśliwiec i Anecie Bałucki. Znaleziono dzisiaj rano telefon do odebrania w zachrystii. Intencje mszy świętych jutro w poniedziałek godzina 8 w intencji Janiny Edwarda Rosu w 35. rocznicę ślubu. Msza święta dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. O 10:30 za zmarłego Leszka Pastuszczaka w 15. rocznicę śmierci i o godzinie 15:00 za zmarłego Józefa Sypień w 19. rocznicę śmierci. We wtorek wielkanocny godzina 18:00 za zmarłą Annę i Józefa Matiaszewskiego. W środę za zmarłą Marię Pastuszczak. W czwartek za zmarłego Adama Targoszyńskiego od rodziny Kochańskich i Woźniaków z Brzyścia. W piątek za zmarłą Janinę Myśliwiec od siostry Krystyny z mężem i w sobotę za zmarłego Lucjana w 5. rocznicę śmierci. Przyszłą niedzielę Miłosierdzia Bożego o godzinie 8:00 za zmarłych z rodziny Rzychowskich, o 10:30 za zmarłą Kundę, Gundę i Władysława Myśliwiec i o godzinie 15:00 za zmarłego Stanisława Jodłowskiego w 3. rocznicę śmierci. Doczekaliśmy poranku, uczestniczyliśmy w rezurekcji, a teraz po błogosławieństwie pójdziemy do naszych domów, by zasiąść do śniadania wielkanocnego, gdzie będziemy sobie składać życzenia, gdzie będziemy sobie życzyć no pewnie zdrowia w pierwszej kolejności, później łask wszelkich od Boga, wiary, miłości, nadziei, gdzie będziemy sobie życzliwie rozmawiać, dzielić się ogólnie rzecz biorąc tymi wrażeniami w spotkaniu rodzinnym i moim parafianom i gościom,
Życzę takiej głębokiej wiary w to, że Chrystus zmartwychwstał, że już ponad 2000 lat wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa i ta wiara prowadzi nas do Królestwa Niebieskiego. Niech tak zostanie. Takim starym kiedyś ksiądz proboszcz z jednej parafii, jak nas było 5 wikarych, zawsze na śniadaniu wielkanocnym brał połówkę jajka i pięknie tak mówił, starym obyczajem stuknijmy się jajem. To były jego życzenia dla nas, także ja też podejmuję tą połówkę jajka i stykam się z wami, starym obyczajem stuknijmy się jajem. Alleluja, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Jeszcze wstajmy, pomódlmy się za zmarłą Kazimierę Sanocką. Ona w Wielki Piątek odeszła do Pana. Pogrzeb spodziewany jest dopiero w czwartek wielkanocny. Będę ogłaszał, ale polećmy ją miłosierdziu Bożemu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Dobry Jezu, nasz Panie. Dobry Jezu, nasz Panie. Dobry Jezu, nasz Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi Was Bóg Wszechmogący i zachowa Was od wszelkiego grzechu. Amen. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził Was do życia wiecznego, niech da Wam udział w Jego chwale. Amen. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał.